Witajcie kochani po dłuższej przerwie. Dzisiaj upieczemy wspólnie miękki i puszysty chleb na kefirze. Po prostu jest przepyszny. Dzięki dodatkowi kefiru zachowuje dłużej swoją świeżość, a kto nie lubi ciepłego, pachnącego domowego pieczywa na śniadanie? Nie trzeba być mistrzem, żeby upiec taki piękny, swojski bochenek chleba. Zapraszam na przepis. Pełny przepis w wersji tekstowej i listę składników znajdziecie jak zawsze na dole pod filmem w opisie w linku. Do miski przesiej przez sitko mąkę, następnie zrób w niej dołek i wsyp drożdże oraz cukier. Następnie wlej ciepłą, ale nie gorącą wodę oraz kefir. Możesz przemieszać łyżką sam środek, czyli mokre składniki, ale nie musisz, bez mieszania też chlebek wyjdzie jak trzeba. Przykryj miskę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 15 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. Gdy drożdże zaczną pracować, wsyp sól, wrzuć miękkie masło i wlej olej. Wszystko dokładnie wymieszaj i wyrób gładkie ciasto, ręcznie lub przy pomocy miksera. Wyrobione ciasto uformuj w kule i wrzuć do miski posmarowanej olejem. Miskę przykryj ściereczką kuchenną i odstaw w ciepłe miejsce na około 1,5 godziny do wyrośnięcia, do podwojenia swojej objętości. Wyrośnięte ciasto walnij piąstką w celu odgazowania i uformuj z niego zgrabną kulę, zgrabny bochenek. Kulę połóż na blaszce z wyposażenia piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia i przykryj ściereczką. Chlebek bardzo ładnie utrzymuje kształt. Pozostaw tak na 30-40 minut do napuszenia. Gdy ciasto ładnie się napuszy, posmaruj rozszczepanym żółtkiem z łyżką mleka i zrób nacięcia ostrym nożem w 3-4 miejscach. Piecz w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza na funkcji góra-dół bez termobiegu. Na dno piekarnika pamiętaj, aby włożyć naczynie lub keksówkę z wrzącą wodą i tak piecz przez pierwsze 15 minut. Następnie uchyl piekarnik i wyjmij naczynie z wrzącą wodą z piekarnika. Zamknij piekarnik i piecz jeszcze 30-40 minut do zarumienienia się bochenka. Gotowy chlebek wyjmij z piekarnika i pozostaw na kratce do wystygnięcia. Często piekę chleby i bułki dla moich chłopaków, także domowe pieczywo to naprawdę zupełnie inny wymiar i smak. Polecam serdecznie. Ja już dzisiaj z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jeśli przetestujecie przepis.